Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem ciekawostka dotycząca broni, a konkretnie rozrzutu broni. Powiem wam, co to jest rozrzut, czy lepiej jest mieć większy, czy mniejszy. I generalnie wszystkie informacje, jakie powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o rozrzut w broni. Na wstępie chciałbym was zaprosić do subskrybowania kanału, do zostawienia kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże, pomoże w rozwoju kanału. I oprócz tego możecie zostawić komentarz, w którym mi napiszecie jakiś pomysł na ciekawostkę, bądź też na poradnik, bądź na jakikolwiek inny film dotyczący Shakesa lub nie tylko. Chętnie sobie coś takiego poczytam, bo lubię właśnie czytać wasze komentarze i na pewno jak coś mi wpadnie w oko i to wybiorę, to nagram. Okej, przejdźmy teraz do właśnie naszego rozrzutu. Jak widzicie, tutaj na naszej broni mamy 396 myślnik 840 obrażenia. I to jest właśnie rozrzut. Rozrzut minimalny to jest 396, a maksymalny to jest 840. Średnie mamy tutaj 618, to jest właśnie ta cyferka w nawiasie. I teraz tak, jak widzicie, tutaj obrażenia mamy 630 do 1 300 000. Jest to... no jest to właśnie taki rozrzut, który nam pokazuje, ile tutaj faktycznie zadajemy, no bo nie zadajemy 800. To jest takie poglądowe właśnie na broni. Natomiast tu są nasze faktyczne obrażenia. Oczywiście nie uwzględniamy tutaj żadnych tam pancerzy i tak dalej, innych dodatków, to są czysto nasze obrażenia. Okej, i co dalej? Jak widzicie, jak sobie obliczyć w ogóle taki rozrzut, żebyśmy wiedzieli, jaki możemy mieć idealny na dany poziom? Wziąć sobie po prostu broń, w naszym przypadku jest to właśnie ta broń, ona już tam jest na kilka leveli wcześniej, ale to mniejsza z tym. Jak widzicie, średnie mamy tutaj 618 i po prostu średnie obrażenia broni dzielimy sobie na 2 i wtedy nam wychodzi, jaki minimalny rozrzut powinniśmy mieć, czyli w naszym przypadku 309, no ja mam 396, więc troszeczkę za duży. Ale no ten nasz rozrzut i tak jest spoko i nie ma co się napinać, żeby takiego idealnego szukać, bo nie dość, że jest to kosztowne, to jeszcze dużo czasu zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Grunt, żeby ten rozrzut mieć dosyć spory i to już jest tak jakby odpowiedź na pytanie, że najlepiej mieć rozrzut właśnie duży, aniżeli mały, ale do tego zaraz przejdę. Okej, możemy tutaj sobie spojrzeć, jak widzicie, mamy takie obrażenia, co już pokazywałem wcześniej. I możemy sobie spojrzeć na demonko. On tutaj ma od 800 000 do niecałych 1300. Biorąc pod uwagę, że ma broń, w której rozrzutu nie ma zbyt dużego w porównaniu do nas, ale za to ma 24 średnie więcej, więc jest to naprawdę dużo. Tak generalnie od 20 średnich więcej już opłaca się wymieniać. On ma tą broń pewnie w miarę świeżą. I teraz tak, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że te nasze 1 300 000 ponad wejdzie nam krytyk, czyli razy 2 obrażenia, to już nam wychodzi około tam 2 670 000, coś takiego. U demonko wychodzi to niecałe 2 600 000. Jeżeli byśmy znaleźli broń podobną do jego, jeżeli chodzi o średnie obrażenia, pewnie maksymalny rozrzut by był tutaj około, myślę, że ponad 1 400 000. Więc no, jeżeli w lochach, gdy walczymy z potworem, atakujemy go co godzinę, bądź też spamujemy enter, siądzie nam kilka takich hitów z wysokiego rozrzutu, no to mamy bardzo dużą szansę, żeby go właśnie zabić. Zresztą to nie tylko, nie trzeba przeklikiwać lochów, można klikać co godzinę i liczyć po prostu na próbę, w której nam siądzie dużo hitów z wysokiego rozrzutu, no a te kilkaset tysięcy damage'a więcej w tym przypadku, no zrobi swoją robotę, nie mówmy, że nie. Biorąc pod uwagę, że demonko tu wcale tego rozrzutu też nie ma aż takiego złego, no ale gorszy w porównaniu do naszego. Więc generalnie tak, rozrzut broni najlepiej jest mieć jak największy. Działa to głównie w lochach, do PvP zaraz przejdę. I rozrzut w broni działa najlepiej, gdy walki są po prostu krótkie, czyli gdy najlepszy jest dla maga. Najlepiej, żeby mag miał jak najwyższy rozrzut. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli mag bierze udział w walce, to po prostu te walki są krótkie, bo albo mag kogoś zwanshotuje, albo to mag zostanie zwanshotowany. Dlatego właśnie mag powinien mieć jak najwyższy rozrzut, ale inne klasy myślę, że też, bo także to pomoże w lochach, aby właśnie z tego najwyższego pułapu zadać kilka ciosów i być może dzięki temu właśnie wygrać walkę. Gdy walka trwa długo, czyli tam na 350 levelu załóżmy walczy ze sobą dwóch wojowników, no to ten rozrzut już nie ma tak istotnego wpływu.
ponieważ wtedy te obrażenia, dużo jest tych ciosów, jak wiemy w walkach w Shakesie z każdym ciosem zadajemy większe obrażenia, więc te ciosy tak jakby się rozkładają na całą walkę i się wyrównują. Ale generalnie Shakes no to przede wszystkim lochy i polecam wam mieć ten rozrzut jak najwyższy. Na 350 levelu, bo jeżeli chodzi o PvP, to dużo osób ma takie zdanie, że w PvP woli mieć rozrzut w miarę zbliżony do siebie, czyli na przykład w naszym przypadku tu możemy mieć od 800 do 840 i zadawać te obrażenia w miarę takie same. Tu oczywiście wtedy nam ten maksymalne te widełki, że tak powiem, damage'a nam spadną. Ale być może jest to jakaś metoda, nie wiem. Ja używam od zawsze jak największych rozrzutów i myślę, że to jest najlepsza opcja. Jeżeli ktoś chce, to może sobie na tam 350 levelu w górę załatwić dwie bronie. Jedną z dużym rozrzutem do lochów, a drugą z takim zbliżonym do siebie do PvP. Możecie to sobie potestować i tak dalej, ale zaznaczam, że w Shakesie oprócz tego, że no największą rolę odgrywa szczęście, to trzeba myśleć. Trzeba myśleć, jakiego się ma przeciwnika. Na przykład, gdy jesteśmy magiem i w lochach mamy wojownika, to należy sobie dodać na przykład kilka gemów na HP, aby być bardziej tankim, przestać te kilka ciosów właśnie w walce z tym wojownikiem i dzięki temu my możemy wyprowadzić więcej ciosów, co pozwala nam na zabicie go. Więc jakby no, należy myśleć, trzeba samemu sobie porównać, co jest dla nas lepsze, jak nam się lepiej gra i wtedy właśnie zdecydować, który rozrzut. Jednakże, tak jak mówię, no, większość, w tym ja, preferuje ten rozrzut jak najwyższy. I to by było na tyle tak naprawdę. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i cześć.